Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem tutaj, startuję oczywiście, a mapę zbadałem. Przeczytałem też instrukcję, że to jest tu, po prostu tu, gdzieś w tej okolicy jest. Ja to zaznaczę w ten sposób, bo mapa zresztą tak pokazuje. Jeszcze raz ją zobaczmy. Po prostu to nie jest tą stronę, tylko ja akurat mam w bok, ta mapa jest bokiem. Ale teraz jadę tutaj, zanim tam, tutaj. Lokacji czy poszukiwanie tego trzeciego elementu, to tutaj trzeba załatwić temat. O ile to jest trzeci ten. Tak, drugi kościół Mariki i tutaj będzie walka. Czy powinna być walka? O, jest. Święta łza, kolejna święta łza, chyba ostatnia. Seems I am no match for you, but I've learned a thing or two Zmieniłem myself. też strój. You see, I've sliced the finger off. Please. Please, Eleonora. Yield to the Cisplan no longer. Stain the immaculacy of your sword, your flesh, your fire. Naga Kiba. Miecz po Jurze. Właśnie Eleonora. Szybko poszło, ale to chyba nie jest łatwy przeciwnik. Oczyszczająca kryształowa łza i to, co wszyscy lubią, drzewcowe ostrze Eleonory. Zobaczmy tak, bronie. Znaczy tak, to jest kryształowa łza, usuwa klątwę pana krwi i bronie. Naga Kiba, to chyba taki mam miecz. Nie. Ale katan już trochę mam. No i tu jest to, nie mogę mieć, bo mistycyzm na 19. Oj, mam 13. To taka broń, którą która też jest lubiana. Właśnie. Czy ona mi zabiera życie? Jeśli tak, to jakoś tam minimalnie, ale dobra, czyli tu muszę znowu pójść w mistycyzm, czyli coś za coś, albo masz to, albo masz to, albo masz to. W każdym razie, mamy kościół Mariki zrobiony, tu był Jura, tu była święta łza. A tu, czy tu coś było jeszcze? Objadę dookoła. To raczej nie był odłamek ludzkiej kości. Jako ten niesamowity skarb. Też nie była ta kość. No nic, mam nadzieję, że wszystko, co miałem zabrać, to zabrałem. Stąd przedmiot świętą za. I dobra, i teraz spróbuję odszukać.
A, po pierwsze to tu coś jeszcze jest prosto. Chyba, że tam gdzieś wysoko na skałach. Psy. Czy wilki? Wilki. Szkoda tych wilków. 44 tysiące. Pytanie. Przedmiot jest tu. Przedmiot jest tam na dole. Nie o tym, bo my chcemy dojść tu, więc zróbmy to tak. I tu podobno jest jakaś iluzoryczna ściana za kamieniem. Pewnie ktoś to opisał. O, ginę. Prawie. Drugiej części, czyli gdzieś tu. Nie ma żadnych komunikatów. Może gdzieś tu. Tutaj to spadałem. Tam coś jest, ale czy to nie to?
tam coś było napisane. Dobra, zaraz wrócę. Tutaj dużo było napisów. No i to tu. Pyk. I co mi to dało? Trzeba wrócić do tej wieży teraz. Dobra, czyli pokazuję, gdzie to było, gdzieś mniej więcej tutaj. Bo można się naprawdę naszukać. Spróbuję dojechać do wieży. Wieża się w ogóle pojawiła, chyba wcześniej nie było wieży. Wieża mirażu. Standardowe sprawdzenie, czy coś z tyłu nie jest czasami. Czy czegoś z tyłu nie ma, chyba tak trzeba by powiedzieć. Czy coś z tyłu jest. Pyk, mamy to. Niewidoczne ostrze, niewidoczna forma. I śpiące jajo. Czyli co to są za tajemnicze czary? Nie czary, inkantacja. Tutaj? To nie kumam teraz. Nie, to tutaj chyba światło gwiazd. Klarowność. Tu, niewidoczna forma. Staje się częściowo niewidzialna. Oręż jest całkowicie niewidoczny. A co mi to daje, że jest niewidoczny? W czasie jazdy efekt działa też na wierzchowca. Super. Także to mamy, to mamy, to mamy. Tu jest jeszcze jakiś tam mały przedmiocik. To jest mały przedmiocik. Małe ruiny. Ogólnie trzeba tutaj przygnać. Spróbuję stąd. Zobaczę, czy znajdę wejście. Czy zmrok zbliża, ale... Spróbujmy. Pewnie meduzy bronią tego wejścia. Albo i nie. Mocarz jakiś. No i się jeszcze odnawiałem. No dobra, to nie będę na razie z nimi walczył. Zbiorę co moje. Chciałbym znaleźć tą... tajemniczą lokację, a tu jest jakiś wyskok. Dobra, spróbujmy.
Tutaj to jest kraina błyskawic, to nie jest to. Może to jest gdzieś w podziemiach. A na mapie tylko jest tak zaznaczone. Tu pode mną, bo tam jest zejście. To jak spadnę, to się zabije. Więc tylko wybadam jeszcze ścianę. Tyle w temacie i jedziemy na dół. Tu było gdzieś zejście. Niech to będzie odcinek z drugim kościołem Mariki i z wieżą Mirażu. Ale chciałbym zaskoczyć gdzieś tu po tych kamieniach. Właśnie tamtych. Na dół. Tu jest wszystko zrobione i myślę, że w kolejnym odcinku ruszamy do zamku. Może nie wyjść, więc ostrożnie. Właśnie. To jeden z wyruchy. Giniesz. Tu jest misiek, ale ja chciałbym znaleźć jaskinię. Tam jest jaskinia. Super. Grota perfumiarza. To może zrobię tą grotę jeszcze. Czy to mamy? Tu jest dwóch bossów. Grota perfumiarza. Zaraz będą mnie gonić chłopacy. Mamy z tymi kwiatkami. Tam wielu ginęło.
trucizna. Co to za kość? Bańkę. I po bańce. Trochę butelek straciłem. A dobra, trucizna. Dalej mam truciznę, nie mam trucizny. O kurde. To znaczyło duża to lokacja. Boss, dobra. Może bym jakiegoś przyzwał kolegę, bo to tak ostatnio nie mam za wielu kolegów tutaj. Chodzę, 50 tysięcy mam. Też szkoda stracić. No nic, z kolegą mam jednego, siebie. A czasami wchodzisz i nie możesz użyć kolegi. Czasami wchodzisz i nie musisz go używać. Wielki tasak zabójcy omenów. Nowość. Co ja tu dostałem? 8 tysięcy? To był jeden... Nie no, nie wiem czy traktować jako dwóch. To raczej był jeden boss. Zobaczmy jeszcze tę broń. Wielki tasak. Umiejętność szał. Powrót do wejścia, więc jest to w jakiś sposób kończący. Końcowy boss, ale tutaj trzeba jeszcze pozwiedzać. Grota parfumiarza, bo to było w sumie tak na szybko. 58 tysięcy, 10 tysięcy, no może się uzbiera, a może nie. A może, dobra, wzmocnimy butelkę. Łzą i rozwój postaci. Mistycyzm. Wszystkiego po trochu. Wszystkiego po trochu, czyli niczego. Dobra. Plus 10. To jest maksymalna chyba już ilość tych butelek. Próbuję w miarę szybko jeszcze dotrzeć, może jakiegoś tu jeszcze znajdę bossa.
że trucizna, ale... Chciałem tu lokację sprawdzić. No okej, to zróbmy to szybko. A zrobiłem szybko. Dobra, mam to w razie czego. Tutaj wszystko zrobione. Z tymi nie będę walczył. Bo już walczyłem. O kurde, ile tu jest skarków. Butelka perfum. Dłamek żyjącego słoja? Co to jest? Mają? Nic nie mają, bo nawet nie zginą. No i dobra, tutaj zginęli, tu zginęli, tutaj ktoś szedł. A mam ciężki ten. Mam ciężki ciężar. Czy to nie jest... To jest... To by... Wiesz co to jest? To był ten wielki potwór, który strzelał do mnie. I ja po prostu jestem teraz w innej części tej groty perfumiarza, która tu jest. I tędy chyba przechodziłem i widziałem to z góry. Więc tu mamy całą lokację zrobioną już. Bo tam na dole walczyłem, a tutaj w tego, tam z łuku strzelałem tutaj w tego gościa. Uuu, spoko. Już byłem przerażony, że to jest taka ogromna lokacja. Uważaj, mrok. Tutaj już jest po mroku, więc... Pozostaje mi tylko wyjść. Mam też wszystkie skrzynie zebrane. Jakieś butelki. I spadamy stąd. Także tą lokację mam zrobioną. Grota perfumiarza. No i pora wchodzić do... Tu jeszcze coś jest. Więc wystartujemy stąd. Od boka. Zamek będę robił z poradnikiem, bo... A czy on coś powie nowego? Bok, to seems ready to make a... Dobra, nic. Także na razie jest tak, kończymy. Fajnie udało się dużo zrobić w tym odcinku. I widzimy się w kolejnym, robimy zamek.